Dobry dzionek jestem, żonny przygód i dzisiaj idziemy do burdelu, czy też do klubu nocnego, klubu Go Go, tego różowego tam za mną z króliczkiem. No, nie ma co czekać, lecimy. Ostatnią funkcją tego miejsca, jak widzicie, był klub nocny. Natomiast dawniej znajdowało się tutaj to, co prześwituje już spod farby. I to jest samopomoc chłopska. Taka ciekawostka. Mocno zmieniło się zastosowanie tego budynku. A we wnętrzu totalny bajzel. Burdel, można powiedzieć. Wszystko porozrzucane, bez ładu, bez składu, zdemolowane i zniszczone. Pozostały w zasadzie tylko resztki sprzętu i malunki na ścianach. Szyby ktoś powybijał i prawdopodobnie ostrzelał z jakiegoś rodzaju broni. Być może ASG na kulki, być może wiatrówka. Stan fatalny, ale nadal widać kiczowatość tego całego obiektu. No bo umówmy się, że nie można dobrym gustem nazwać tego połączenia jakichś wykładanych kamieniami ścian, jakichś dziwnych płaskorzeźb gdzieś w tamtym miejscu, kolumn greckich, doryckich, malowanych na ścianach. Taka typowa kiczuwa, charakterystyczna dla tego typu miejsc. To znaczy, broń Boże, nie bywam w tego typu miejscach, ale orientuję się. Skąd się orientuję, nie wiem, tak po prostu się nie orientuję. Broń Boże, nigdy. Natomiast skoro wylądowaliśmy już za barem, to przyjrzyjmy się barowi. Tutaj stali barmani, pracowali barmani, ewentualnie barmanki, bardzo możliwe, że barmanki. W klubach nocnych można naprawdę całą fortunę stracić. A trunki przechowywane na zapleczu, na które właśnie się kierujemy, mogą kosztować nawet 30 tysięcy złotych za sztukę. Szampany niektóre, inne tego typu alkohole są bardzo drogie w tego typu miejscach, w takich lokalach. To natomiast wygląda na lód. A to ciekawe, bo jest dość ciepło, powiedziałbym. Spójrzcie na to. To są korzenie drzewa, które wyrasta na dachu budynku. Robią niezłe wrażenie. To jest całe takie. Wyrasta tam z góry. A my lecimy na dół po zniszczonych drzwiach. Siup, siup, niziutko tutaj. Bardzo niziutko i dużo pleśni. To jest pleśń. Ta pleśń mi się nie podoba. Nie lubię pleśni w opuszczonych miejscach. Natomiast znalazłem stertę szklanek i butelek. Ale to nie są butelki po alkoholu. Z pewnością nie po alkoholu, bo po Coca-Coli. Nie umiem się wysławiać. To są ten charakterystyczny kształt butelek coli. 0,33 litra chyba. Jest ich tutaj cała sterta. Wygląda to mocno surrealistycznie, spójrzcie. Coca-Cola, pojemność 0,25, to jeszcze mniejsze. Takie dziwne, wystające pachołki, one mi przypominają trochę elementy, które miały podtrzymywać na przykład beczki, ale beczki w klubie nocnym? Sam nie wiem. Aż takiego alkoholu chyba tutaj nie mieli. Wróciliśmy z powrotem do sal ogólnej, tej głównej sali na dole, na parterze, która przeniosła nas tym razem na Hawaje. Przy czym tutaj z powrotem mamy kamień ze średniowiecza, tutaj z powrotem Hawaje. Szaleństwo dzieje się tutaj całkowite w kwestii wzornictwa. Ciekawią mnie te półeczki trochę. Na nich nie wiem, co mogło stać. Może alkohol, a może nie. I takie podwyższenie. Na nim za to prawie na pewno znajdowała się rura dla jednej z pań tańczących tutaj. Biedne te panie były. Tańczyć w otoczeniu takiej antycznej architektury, ja bym się nie mógł skupić całkowicie. Ten żart był strasznie słaby. Przepraszam. Tam jest okno i ulica i ludzie tam nie patrzą, jak tańczy. Także ten. Toalety klubowe. W toaletach w klubie to akurat bywałem. I to nigdy nie jest przyjemne miejsce. Prawie nigdy. No, to czas lecieć na górę, myślę. O, pojawił nam się kolor fioletowy. Zaraz obok malowanych kamieni. Tym razem są malowane.
A schody? Schody prowadzą do jakiejś pięknej pani. Dzień dobry, pani. Czy chciałaby pani coś nam powiedzieć? Zastanawiam się, czy ten rysunek pochodzi z czasu funkcjonowania tego miejsca, czy powstał już po jego zamknięciu. Znalazłem koleżankę tamtej pani. Może nie powinienem tego pokazywać jeszcze, YouTube mi film zablokuje. Kolorowo się zrobiło, jeszcze bardziej niż na dole. Na górze znajdowały się prawdopodobnie pokoje osobiste, tak zwane. Pokoje, w których goście byli sam na sam z tancerką. Inaczej zwane pokojami VIP. Generalnie trzeba było zapłacić więcej, żeby się tutaj dostać. I znowu mówię, to wszystko wyczytałem w internecie. Nigdy nie byłem w takim miejscu, podkreślam. Przy czym nie chciałbym też, żeby ktoś przyciągnął te moje żarty w drugą stronę i stwierdził, że jakoś potępiam straszliwie tego typu rzeczy, bo ja je trochę potępiam, nie straszliwie. Rozumiem, dlaczego istnieją. No, rozumiem też, dlaczego upadają, a przynajmniej rozumiem, dlaczego upadło to jedno konkretne, bardzo kolorowe miejsce. Mianowicie nastąpiło tutaj morderstwo i ja nie chciałbym, żeby ktokolwiek się z tego śmiał, bo to nie jest ani trochę śmieszne. Nie śmiej się. Zabójstwo nie jest śmieszne, ale no nastąpiło, tutaj został zamordowany policjant, prawdopodobnie. Nie znam dokładnie tej historii, ciężko jest bardzo znaleźć gdziekolwiek, jakichkolwiek źródłach. I prawdopodobnie ze względu na to morderstwo właśnie miejsce to zostało zamknięte, podupadło zwyczajnie. I w ten sposób, mimo położenia obok bardzo ruchliwej drogi, miejsce to po prostu od kilku lat popada w ruinę. Kolorowa farba łuszczy się ze ścian. Sufit, jak widzicie w tym pomieszczeniu, całkowicie się zapadł. Nie wiem, czy w ogóle na strych tam da się wejść, ale chyba nie będę próbował, patrząc na jego stan. Spójrzcie, nie chcę zlecieć. O, kanapa. Nie będę na niej siadał. Zwykle siadam na takich kanapach w opuszczonych miejscach, ale ona jest tak brudna. Nie, dziękuję. Nie wiadomo też, co się działo kiedyś na tej kanapie. Tak samo jak nie wiemy, co działo się tutaj, na tym stelażu, który prawdopodobnie kiedyś był łóżkiem. Ale tutaj kapie potwornie. Kropla za kroplą. Lecą z sufitu, spadają. Miejsce zaraz runie, naprawdę. To zostało może, nie wiem, kilka lat i to się samo z siebie zawali, jeżeli nikt tego wcześniej nie wyburzy. To też niezła ciekawostka. Jest rama łóżka, jak w poprzednim pomieszczeniu. Ale są też chińskie napisy oraz prysznic. Prawie jak pokój hotelowy. Oczywiście jest bardzo duża różnica między burdelem a klubem nocnym. Aczkolwiek, jak widzę te wszystkie łóżka w tych wszystkich pomieszczeniach, to się zastanawiam, do czego one służyły. O, spójrzcie na to. Króliczek, różowy króliczek, z tej strony czarny. Kiedyś musiał być podświetlany i ja sam chętnie bym go odpalił, ale niestety kable zostały odcięte. Czyli potrzebowałbym jakiegoś, nie wiem, akumulatora, a nie mam czegoś takiego ze sobą, bo podróżuję nie samochodem, a komunikacją publiczną. O! Łabędzie! Scena prawdziwej miłości. Ten łabędź kocha tego łabędzia, łabędzia, nie wiem. Zaraz się pocałują. Nie. Nie na tym filmie. Ten film jest dobry dla dzieci. Mimo, że tematem tego filmu jest zwiedzanie opuszczonego klubu nocnego. Tak, zgadza się. Jest dobry dla dzieci. Absolutnie. Algorytmy YouTube'a, proszę nie blokować tego filmu. Błagam. Ja potrzebuję za coś żyć. A jeśli chcesz mi pomóc, żebym miał za co żyć i żebym miał za co eksplorować przede wszystkim. Tak jest, pieniążki. Patronite, który pomaga mi eksplorować, który pomaga mi nagrywać te odcinki, kupować lepszy sprzęt. Zbieram na kamerę chyba, że już ją kupiłem, bo ja nagrywam dobra. Mam nadzieję, że wam się podobało, zajrzyjcie na właśnie tego Patronite'a, zajrzyjcie na Facebooka, Instagrama, albo kupcie sobie koszulkę. Ja nie mam jeszcze, co prawda, specjalnej, oficjalnej koszulki tego odcinka. Gdyby była, to pewnie wyglądałaby jakoś tak. Nie wiem, co tu wkleję, absolutnie nie wiem, co tu wkleję. W każdym razie mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Wszystkie linki są w opisie i mam na...
totalnie nie potrafię mówić. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Może z nieco bardziej ciekawego miejsca, co by na to. No.